gałązki swoim błogosławieństwem. Organizatorami konkursu plastycznego na tradycyjną palmę wielkanocną byli parafia pod wezwaniem Ducha Świętego w Żabnie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Jest ze mną ksiądz proboszcz, mam nadzieję, że pomoże nam we wręczeniu nagród. A miejsca palmom przyznawała komisja artystyczna, która pracowała w składzie siostra Agata, pani Agnieszka Kurzydym i pani Kamila Ryba. Siostra i pani Kamila są z nami i one także pomogą dokonać tego uroczystego aktu wręczenia nagród. Ogłoszenia wyników w kategorii palmy duże, czyli palmy powyżej 3 metrów. I tutaj do konkursu zostały zgłoszone dwie takie duże palmy. I komisja artystyczna postanowiła nagrodzić obie palmy pierwszym miejscem. Czyli miejsca pierwsze otrzymują Izabela Malinowska z Łęgu Tarnowskiego i Kamila i Ksawery Kogut z Żabna. Zapraszamy wykonawców palmy. Izabelę Malinowską także zapraszamy. Nie ma? Idzie. Serdecznie gratulujemy. Natomiast w kategorii palmy średnie były to palmy o wielkości od 1 do 3 metrów, wysokości od 1 do 3 metrów. I tutaj komisja artystyczna przyznała jedno pierwsze miejsce, a otrzymuje je Milena Żelazo z Gorzyc. Zapraszamy Milenkę po odbiór nagrody. Tutaj do księdza podejdź. Drugie miejsce w tej kategorii zajęli ex aequo Aleksandra Bąk z Żabna oraz Oliwia i Miłosz Sak z Żabna. Zapraszamy wykonawców palm. Miejsce trzecie w tej kategorii zajęli ex aequo Magdalena Śmiertka z Żabna oraz Szymon Kostrzewa z Niedomic. Szymona zapraszamy i idzie Szymon dumny. Szymon dumny idzie? Szymon na trzecie miejsce. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują Aleksander Kotapka z Niedomic i Marcel Marciniec z Łęgu Tarnowskiego. Kotapka?
Nagrody za udział w tej kategorii otrzymują Łukasz Kozioł z Niedomic, Nikola Kostrzewa, także z Niedomic. Zapraszamy Was, podejdźcie tutaj do księdza proboszcza. Nikola Kostrzewa z Niedomic, Eryk Słupek z Łęgu Tarnowskiego. I wyróżnienie otrzymuje także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Żabna, które także zgłosiło swoją palmę do udziału w konkursie. Kto odbierze nagrodę dla KSM-u? W kategorii palmy małe do 1 metra wysokości mieliśmy tylko jedną palmę i komisja artystyczna postanowiła przyznać wyróżnienie dla twórczyni tej palmy, a była nią Oliwia Kostrzewa z Niedomic. Oliwka, dla Ciebie nagroda za wyróżnienie.